Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Częstochowa będzie miejscem naszego spotkania. Kobiety, których nie ma, bezdomność kobiet w Polsce. To tytuł książki autorki, do której pojechałem. Do Częstochowy właśnie, tą autorką jest Sylwia Góra. Książka opublikowana przez wydawnictwo Marginesa. Temat, który podjęła Sylwia, jest bardzo ważny. To, co mnie zaintrygowało w książce Kobiety, których nie ma, to przede wszystkim fakt, że Sylwia Góra na zasadzie w całości oddaje głos swoim bohaterkom, często anonimowym bohaterką. Siedząc w jednej z częstochowskich knajpek, rozpoczęliśmy rozmowę od faktu, że przecież wakacje trwają i to jest taki okres, w którym często tych osób po prostu nie zauważamy, bo to my mamy wakacje, a one cały czas gdzieś są na ulicy i wakacji nie mają. R jak rozmowa. Nie mają wakacji, ale w ogóle samo to, że myślimy o nich jako części nie naszego świata. Ta książka też to trochę pokazuje. Jest myśleniem błędnym. Mówimy tutaj o osobach w kryzysie bezdomności. W moim przypadku konkretnie o kobietach w kryzysie bezdomności, które moim zdaniem, i myślę, że też wynika to z tej książki, są jeszcze bardziej niewidzialne niż mężczyźni. No bo stereotypowa osoba bezdomna to mężczyzna właśnie. Jak powtarza się często w kuluarowych rozmowach, ale też na forach internetowych, w opiniach różnego typu, tak zwany menel. I rzeczywiście to funkcjonuje w wyobraźni Polek i Polaków. No i oczywiście osoba mocno uzależniona, osoba bezrobotna i coś, czego najbardziej nie lubię, co bardzo często się pojawia w przeróżnych wypowiedziach, osoba, która widocznie lubi takie życie i bezdomność to jest jego wybór. Albo kara, albo cena, którą zapłacił za złe życie wcześniej. Tak jest, za jakieś błędy, które popełnił, tak jakby my nigdy żadnych błędów nie popełnili, nie popełniły. No to jest ciekawe, że ja często absolutnie powiem, że to nie jest tak, że wszystkie moje bohaterki, z którymi ja rozmawiałam, które pojawiły się w tej książce, to są bohaterki nieskazitelne, które ja w jakiś sposób tłumaczę, wybieram. Ja w ogóle staram się w tej książce nie wyrażać swojej opinii i być tam nieobecna. Bardzo mi na tym zależało i mam nadzieję, że to się udało. Z kilku rozmów wynika, że chyba tak. Natomiast wiadomo, to oceni czytelniczka, czytelnik. Więc ja tych moich bohaterek, jak mówię, no nie wybielam. Daję im mówić to, co chcą mi powiedzieć. Bo często pojawiają się też takie zarzuty, o których ja właściwie już chcę je zbić na samym początku we wstępie, mówiąc, że ja nie wiem, czy te moje bohaterki mówią mi prawdę i całą prawdę. Zaraz mi opowiesz całą książkę, no i nie będę miał ani jednego pytania. Przepraszam. Mówią, że jestem gadana. No. Jak mogłam to sprawdzić w jakiś sposób, czyli skonfrontować z osobami pracującymi, z osobami w kryzysie, z tą konkretną kobietą, to oczywiście to robiłam. Czy czasami zadawałam kilka razy pytanie, które brzmiało podobnie, ale było, żeby moja bohaterka czuła, że ciągle jakby podważam to, co ona mówi i ciągle pytam o to samo, ale tak konstruowałam pytanie, żeby to było pytanie o to samo, żeby też sprawdzić tą właśnie wiarygodność jej opowieści. Wydaje mi się, że jakoś mi się to udawało, a w momencie, kiedy no, coś takiego się nie udało, to musiałam tak po prostu zwyczajnie uwierzyć, że ona nie ma żadnego interesu w tym, żeby mnie okłamać, no bo w zasadzie jaki? Nie dostaje niczego w zamian za tą opowieść, poza tym, no, że poświęca mi jakiś czas, żeby konkretną tę kobietę wysłuchać, ale mam wrażenie, że to było dla moich bohaterek, do których ja dotarłam, jakoś bardzo ważne. To skoro mówisz o tej formule uwierzenia, to dla nas te bohaterki, dla czytelników i czytelniczek są bardzo anonimowe. Lwia część, a w zasadzie wszystkie występują pod tylko inicjałem, jedną literką. Dlaczego aż tak bardzo dodatkowo sprawiasz, że one są dla nas niewidzialne? Zależało mi na tym, ze względu na to, na opowieści, zwłaszcza jeżeli chodzi po pierwsze o kobiety przebywające w kryzysie bezdomności ulicznej, czyli mieszkające w jakichś namiotach, pustostanach. Osoby w ogóle
i kobiety, i w ogóle generalnie osoby w kryzysie bezdomności, dbają o to, żeby te miejsca nie były takie łatwe do znalezienia. I to by nie przez policję, czy tam straż miejską, jak się często wydaje, tylko przeciwnie, przez właśnie przypadkowe osoby, ze względu na to, że one doświadczają też przemocy. Przemocy fizycznej również, ze strony przypadkowych przechodniów często. My zwykle słyszymy o takich drastycznych przypadkach, że ktoś dotarł do jakiegoś pustostanu i na przykład podpalił, prawda, ten pustostan z osobami, które były w środku. Natomiast taka przemoc fizyczna, mniejsza i większa, spotyka też takie osoby, zresztą o tej przemocy fizycznej i innych rodzajach przemocy przy okazji kobiet pewnie jeszcze będziemy za chwilę mówić, więc zależało mi też, żeby nie podawać za dużo szczegółów, żeby nie podawać imienia, nazwiska tej bohaterki, bo ja często je znałam, żeby też ona nie była taka łatwa do odnalezienia w konkretnym miejscu, bo ona jest otoczona jakąś pomocą przez konkretną organizację, przez najczęściej jakąś organizację tak zwanego trzeciego sektora, o czym też trochę piszę w książce, jak wygląda to pomaganie od takiej strony formalnej. I nie chciałabym, żeby te osoby też tak były traktowane, czy przez media, czy przez jakichś przypadkowych przechodniów, jak trochę takie zwierzątka w zoo. Idziemy sprawdzić i chcemy się lepiej poczuć, bo damy komuś coś, przyniesiemy. Nie na tym ta pomoc ma chyba polegać. O pomocy na pewno powiemy, ale ja chciałbym wrócić jeszcze do początku twojej wypowiedzi, bo użyłaś stereotypu, znaczy naszego myślenia o stereotypie. Jedna z twoich bohaterek mówi tak, to, że ja mam kłopoty, to nie znaczy, że jestem patologia. To jest bardzo mocne hasło. Bohaterki często o tym mówią. To też wynika ze wstydu, a o wakacjach powiedziałem dlatego, że mamy często też takie myślenie, że ktoś sobie zrobił, udając się na ulicę, wakacje od życia. Mm-hmm. Nawet jest taka bohaterka, która mówi, że miała kilkanaście lat i w zasadzie stwierdziła, że to może być nawet fajne, że trochę sobie odpocznie od takiego standardowego życia i że to może być inspirujące, ale już po kilku tygodniach okazało się, że ta bajka to tak naprawdę horror. Mówisz o jednej z takich młodych bohaterek, która w Warszawie gdzieś tam w ramach, no tak, jest taką wyróżniającą się mocno w tej książce osobą, bo właśnie ona sięgnęła po narkotyki, na próbę, potem stwierdziła, że chciałaby spróbować takiego właśnie życia bez ograniczeń i z chłopakiem postanowiła nie mieć żadnych ograniczeń, żadnej pracy, obowiązków typu chodzenie do szkoły, bo to jeszcze była, to była już pełnoletnia dziewczyna, ale jeszcze, prawda, która nie ukończyła szkoły. No ale właśnie, okazało się po kilku tygodniach w zasadzie, że to jej wyobrażenie o życiu takim, no właśnie, trochę filmowym, trochę właściwie nijak ma się z rzeczywistością, bo to była w ogóle jesień, listopad, jeśli dobrze pamiętam, więc było po prostu zimno, to był pustostan, w którym, wiadomo, nie było żadnych mediów. A chłopak ją wykorzystał. Tak, a chłopak tak naprawdę nie przebywał tam z nią, tylko ona cały czas na niego czekała i bała się tam po jakimś czasie wejść, no bo zaczęła sobie uświadamiać, że po pierwsze są szczury, po drugie może się to zawalić na głowę, no a po trzecie w końcu zrozumiała, że no to nie jest tą ukochaną, z którą on ma przeżyć tą przygodę życia, tylko właśnie, tak jak powiedziałeś, po prostu ją wykorzystuje. Natomiast faktycznie jest to bardzo nieoczywista historia tych moich bohaterek, bo jeżeli chodzi o kobiety w kryzysie bezdomności, to raczej można byłoby wymienić kilka innych powodów, dlaczego kobiety trafiają na ulicę. No taki tak zwany wybór, no to właśnie nie jest żaden wybór. To są okoliczności bardzo często zewnętrzne. Jak powiedziałam, no czasami popełniane jakieś błędy, które prowadzą do takiej najgorszej sytuacji, do tego największego kryzysu, czyli kryzysu bezdomności, czyli utraty tego bezpieczeństwa i dachu nad głową właśnie. To jak techniczna strona twojej opowieści, bo w tego typu opowieściach można sobie pozwolić reportersko na bardzo dużo. Ty skończyłaś szkołę reportażu, piszesz, recenzujesz też i to, co mnie zaskoczyło, to jest taki bardzo prosty i klarowny styl tej książki. Mamy konkretną miejscowość, mamy konkretne miejsce, do którego trafiasz. Bardzo, znowu, w prosty sposób wyjaśnione, jak ty się z tymi kobietami spotykasz. To są najczęściej kobiety, które po prostu zgadzają się z tobą porozmawiać, a to w ośrodkach, a to po prostu idziecie ze streetworkerem czy streetworkerką do miejsc, gdzie takie kobiety mogą przebywać i za każdym razem jest ta niepewność, a w samej narracji kobiet ja mam wrażenie, że może to być coś, co czytelnikowi, przepraszam, będzie uwaga krytyczna, może przeszkadzać, dlatego że to jest taki rodzaj dla mnie wywiadu trochę biograficznego, to znaczy jest taka metoda, która mówi o tym, że pytamy się, a co byś chciała nam opowiedzieć? Gdzie osoba nam opowiada i tam są zachwiania fabularne, ktoś wraca niechronologicznie do jakiejś historii, potem jest w historii tutaj, a potem musi coś przypomnieć.
przypomina sprzed 3 lat. I trochę tak ta książka jest napisana. Ona też oddaje język, jakim posługują się twoje bohaterki. Mając te narzędzia ze szkoły reportażu, rozumiem, że mogło cię kusić, żeby wyciąć z długiej opowieści, zostawić jedno zdanie. Jednak dajesz nam jakby taki pełny obraz tych postaci. Tak, to był jakiś wybór na początku. Skoro oddaję głos moim bohaterkom, skoro to są kobiety, których nikt nie słucha, których nikt nie widzi, to ja chciałam jak najmniej ingerować w to, co one opowiadają. Czasami to są małe ingerencje, których oczywiście czytelniczka nie wie, żeby, bo pewne historie nie były chronologiczne i one dalej może nie są super chronologiczne, ale pewne przesunięcia w tych wywiadach ja robiłam oczywiście, żeby ten czytelnik, czytelniczka mogł mniej więcej załapać, na jakim etapie jesteśmy rozmowy, co ta nasza bohaterka w zasadzie opowiada i o kim, bo one czasami to bardzo skrótowo robiły, co innego, kiedy rozmawiamy z kimś twarzą w twarz, a co innego, oczywiście, kiedy to czytamy. Natomiast właśnie dlatego mój wybór był taki. I oczywiście, że ja się spotkałam z takimi zarzutami, z takimi recenzjami takich zwyczajnych po prostu czytelniczek, czytelników, że na przykład te historie się często powtarzają, że niektórzy mają wrażenie, że w konkretnych miastach jakby te kobiety opowiadają tę samą historię. Natomiast, no właśnie, ja się cieszę, że jakby ktoś na to zwraca uwagę, bo to znaczy, że są pewne schematy, nie wiem, czy to jest dobre słowo, może schematy, ale na pewno takie powody, bo pytanie, które ciągle dostaję, to dlaczego? Co trzeba w swoim życiu zrobić takiego, żeby być w aż tak strasznej sytuacji, w tak ogromnym kryzysie, żeby stracić dach nad głową? I tutaj, wiadomo, każda historia jest indywidualna, ale właśnie siłą rzeczy podobieństwo tych opowieści pokazuje nam, że są jakieś główne powody, przynajmniej jeśli chodzi o kobiety, które się powtarzają i powodują, że ona się w tej trudnej sytuacji znalazły. No ja oczywiście przyjmuję to również, że jest to dla kogoś, komu się może to źle czytać, natomiast no trochę taki był zamysł też, żeby to się wyłoniło w jakiś sposób. Ja też wybierałam te kobiety trochę na takiej zasadzie, które chciały ze mną rozmawiać, ale w którymś momencie też musiałam powiedzieć sobie stop. Już abstrahując od tego, że to była pandemia, kiedy pisałam tę książkę, to właśnie to, że te historie zaczęły coraz bardziej, pewne elementy były coraz bardziej do siebie podobne, sprawiło, że ja mogłam sobie powiedzieć, okej, teraz ta książka jest w miarę obiektywna, na ile możemy mówić oczywiście o słynnym obiektywizmie, jeśli chodzi o non-fiction, tak? To dotknijmy trochę tych powodów, bo część z nich pewnie będzie oczywista, ale to, że jest oczywista, jak rozumiem, to nie znaczy, że nie mamy ich wypowiedzieć, ale tym elementem, który pojawia się w przestrzeni wielu historii kobiecych w twojej książce i który wydaje mi się bardzo ważny do podkreślenia, to jest jeden z rodzajów przemocy, o którym mówimy rzadko, a on jest bardzo często powracający w narracjach twoich bohaterek i to jest przemoc ekonomiczna. Czyli ten moment, w którym, którego najczęściej nie zauważamy, bo wydaje nam się to normalne, a jednak ten moment, w którym to on wychodzi do pracy, to on zarządza pieniędzmi, to on ewentualnie mówi, mogę ci dać albo mogę ci nie dać, to on dysponuje czasem, a twoja praca to nie praca. Tak, jeżeli chodzi właśnie o przemoc ekonomiczną, to myślę, że najwyraźniej to będzie w tym rozdziale związanym z województwem śląskim widać, tak. Bo to jest jednak taka trochę specyfika tego rejonu. No, mamy do czynienia z głównie górnictwem, tak, które też stereotypowo jest tym zawodem męskim. I trochę to jest tak, że kobiety były zachęcane albo wręcz przymuszane przez męża właśnie, ale często niestety też przez teściową, bo kilka takich historii było, żeby w tym domu z tymi dziećmi zostały, no bo matka powinna być z dziećmi, matka powinna zadbać o to, żeby one rano wyszły ze śniadaniem do szkoły, żeby mąż zjadł ciepły obiad, jak wrócisz z szychty, tak? I tak dalej, więc ten stereotyp bardzo mocno po dziś dzień, mam wrażenie, właśnie na Śląsku gra. Oczywiście nie dotyczy to tylko Śląska, bo wiele jest takich miejscowości, czy wiele jest takich domów, gdzie wciąż funkcjonuje taki podział ról i takie myślenie o kobiecie jako tej, jak to ładnie lubi mówić, zwłaszcza nasz rząd, ma być taką opiekunką ogniska domowego. Hestia. Dokładnie tak.
Więc, czyli jednym słowem, kobieta powinna siedzieć w domu i się wszystkimi zajmować i jeszcze doskonale się zajmować i dostać dokładną rozpiskę, co powinna zrobić i w jaki sposób powinna czekać zrobić. Jeszcze, tak? No. I czekać i się cieszyć z tego, że może to robić w ogóle. No i właśnie tak jak powiedziałeś, bardzo często to jest tak, że skoro ona nie ma tej pracy zawodowej, bo pracę w domu oczywiście ma, no o tym chyba już nie musimy jakoś dyskutować, bo ta dyskusja trwa już tam od kilku lat co najmniej, no to nie ma tych pieniędzy, które ma na tym swoim koncie ten comiesięczny przelew, który ma mężczyzna. I to mężczyzna wydziela jej pieniądze. Tu masz na to, tu możesz tyle i tyle wydać za jedzenie, tyle i tyle, nie wiem, na jakieś rzeczy dla dzieci, a tyle na opłaty. Często jest też tak w tych przypadkach, no, że niestety w grę wchodzi również alkohol. To znaczy uzależnienie mężczyzny, który przepija po prostu część wypłaty. Wiele moich bohaterek opowiadało, jak gdzieś tam musiało w dniu wypłaty iść tam pod miejsce pracy, żeby te pieniądze przejąć choćby część, zanim one zostaną przepite. Więc jeżeli tych pieniędzy brakuje, że nie są tak wydzielane, no to kobieta najpierw będzie chciała najczęściej nakarmić te dzieci. I tutaj te opłaty za mieszkanie właśnie, tu nie zostanie zapłacone w jednym miesiącu to, w innym coś innego. Długi narastają, nagle wchodzi komornik i wszyscy, w zasadzie wtedy cała rodzina oczywiście, trafia na ulicę po prostu. Tylko dziwnym trafem, mam takie wrażenie po rozmowach z moimi bohaterkami, że ten mężczyzna sobie lepiej poradzi. On poprosi o pomoc, on pójdzie do matki, siostry, kumpla. Dzieci załóżmy, że są już dorosłe i usamodzielnione, bo jak małe, no to oczywiście sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jak dzieci są niepełnoletnie, bo teraz, kiedy nie ma dachu nad głową, no to szybciej mamy ośrodki, i pomoc społeczną. Ale jeżeli dzieci są usamodzielnione, mężczyzna sobie pójdzie do rodziny, a kobiecie będzie bardziej wstyd. Ona nie poprosi o pomoc swojej rodziny czy rodziny męża, bo ona się będzie czuła odpowiedzialna za tą sytuację, bo to ona usłyszy, że to ona miała płacić rachunki, a tego nie zrobiła, więc to ona nie zadbała o to, żeby wszyscy mieli dach nad głową. I stąd ten ogromny wstyd, który ją powoduje, kończy się tak, że ona woli przespać się na ławce w parku, niż poprosić o pomoc matkę, siostrę, brata czy kogoś innego z rodziny. Oczywiście mówimy tu cały czas o kobietach, jak mówię, w takim średnim wieku, gdzie mamy te dzieci już samodzielne i dorosłe, bo kiedy mamy do czynienia z kobietami z moimi dziećmi i nawet jak się rozstaje ta rodzina, no to oczywiście dom samotnej matki i tutaj natychmiast wszystko działa w ten sposób, no bo ta rodzina, zwłaszcza teraz w ostatnich latach, odmieniana przez wszystkie przypadki, no jednak jakoś to też działa w tych organizacjach samorządowych. K z miejscowości Klucze w województwie małopolskim mówi tak, bezdomność jest takim stanem, którego nie da się przetrwać samotnie, bo inaczej kończy się bardzo źle i to jest oczywiście takie bardzo ogólne powiedzenie, ale rzeczywiście w bardzo wielu historiach twoich bohaterek to powiedzenie się sprawdza i odbija, a ja dotknąć chciałem jeszcze tej przemocy na innym poziomie, która dotyka już osoby, kobiety w kryzysie bezdomności, która jest bardzo trudno sprawdzalna i mówi się o przemocy seksualnej, bo tutaj znowu jest jeszcze większy wstyd, często jeszcze większa przemoc psychiczna w tej bańce ludzi w kryzysie bezdomności i wielu z twoich rozmówców, którzy zajmują się tobą, co mówią, że to jest taka bardzo miękka materia, gdzie tak naprawdę trudno stwierdzić, czy ktoś jest ofiarą, bo trzeba się do tego przyznać. Tak, i ja pytałam starałam się pytać w jakiś delikatny, często zawalowany sposób moich bohaterek o to, czy doświadczyły takie przemocy, czy doświadczyły przemocy seksualnej, czy doświadczyły gwałtu. Natomiast one rzeczywiście unikały odpowiedzi na te pytania. One o tym w ogóle nie chciały rozmawiać. Ja tak naprawdę o tym, że to jest ogromny problem, dowiedziałam się z ust osób trzecich, czyli właśnie osób pomagających, najczęściej streetworkerek i to najczęściej oczywiście kobiet, bo kobieta częściej zwierzy się kobiecie, faktycznie też w kryzysie bezdomności i to ta pośrednia kobieta powie, że taki problem istnieje, że jej koleżanka doświadczyła przemocy seksualnej, została zgwałcona. Stąd jest to problem w zasadzie w każdym mieście, w którym ja byłam, o którym te moje bohaterki nie mówią, bo tak jak powiedziałeś, to jest ogromny wstyd. No powiedzmy sobie szczerze, że ofiary przemocy seksualnej w Polsce w ogóle, no jak są traktowane? To dodajmy do tego jeszcze kobietę w bezdomności ulicznej często, która siłą rzeczy no nie wygląda może najschludniej, choć oczywiście to nie jest norma. Natomiast utrudniony dostęp do łaźni, do tego, żeby się umyć, no to też jest ogromny problem, więc te kobiety czasami no nie najlepiej wyglądają, czy nie najlepiej pachną. No i ona
nie daj Boże, żeby jeszcze była pod wpływem jakichś używek. I taka kobieta wchodzi na posterunek policji i chce zgłosić gwałt. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak zostanie potraktowana. Znamy przecież opowieści kobiet, które nie są w kryzysie, o tym, jak były przepytywane, jakie zadawano pytania właśnie, kiedy zgłaszały taką przemoc seksualną, więc moim bohaterkom było jeszcze trudniej. Ten wstyd był jakiś taki podwójny, jeśli można tak powiedzieć, bo dalej mamy problem z tym, jak traktujemy ofiary, a jak traktujemy sprawców gwałtu w Polsce. No to też dotyka tego problemu, o którym też opowiada ta książka, jak trudno jest wyjść z takiego kręgu przemocy, z tej beznadziei, z tego mroku, nie? Że nie ma tych ludzi, którzy na poziomie właśnie wsparcia psychologicznego, albo to jest po prostu bardzo trudne, bo zajmujemy się taką bardzo emocjonalnie trudną materią. Nie? Tak, i ty powiedziałeś też o tej samotności, że trudno być samotnym w kryzysie bezdomności i tak jest, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, właśnie dlatego, że one są narażone na tą przemoc seksualną z wielu stron, bo zarówno od innych osób bezdomnych, jak i na przykład właśnie od przypadkowych przechodniów. Dlatego ja nie spotkałam samotnej kobiety bezdomnej na ulicy, przebywającej w bezdomności ulicznej. One praktycznie zawsze, albo prawie zawsze wiążą się z jakimś mężczyzną bezdomnym, żeby mieć takie minimalne poczucie bezpieczeństwa. Choć często ten ich partner też jest osobą przemocową i fizycznie, i właśnie seksualnie, czy ekonomicznie. To też jest powód, dlaczego bardzo często mężczyźni wchodzą w jakieś relacje z kobietami bezdomnymi, dlatego że one częściej mają jakiś dochód, bo nam się wyobraża, że te osoby w kryzysie bezdomności to żyją tylko z żebractwa, bo tak trochę wynika z badań zlecanych przez ministerstwo. To ja tylko wrzucę, o tym między innymi opowiada Monika Madalińska. Uważała, że generalnie kobiety radzą sobie lepiej, tak, ponieważ znajdują pracę w bardzo różnych miejscach, pomagają, a to w opiece nad starszą osobą, a to nad kimś w domu. Tak, tak jest. Łatwiej jest im znaleźć pracę zarobkową, w związku z tym mężczyźni żerują nad tym. Tak jest. One też mają, oprócz tego, że chcą dalej pracować, to też częścią mają wypracowane renty czy emerytury, prawda? Mężczyzna jakoś rzadziej. Ja nie mówię, że to jest norma, tak? Wynika z tego, co ja przez te 2 lata zauważyłam, z kim rozmawiałam. Natomiast myślę, że nawet na takim małym wycinku jest to coś, o czym możemy powiedzieć szerzej, tak? Te moje bohaterki trochę tak oprócz tego, że jakby trochę płacą za to bezpieczeństwo, żeby nie być zaczepianą przez inne osoby, właśnie tym, że zapewniają te pieniądze, nawet żyjąc na ulicy w tym pustostanie, że można coś kupić do jedzenia, do picia, czy nawet ten przysłowiowy alkohol, o którym cały czas mówimy, kiedy myślimy o osobach w kryzysie bezdomności. To dotknijmy jeszcze takich drobnych elementów, o których piszesz. Osoba chora na ulicy, to jest pierwszy bardzo ważny aspekt. Konsekwencją przemocy seksualnej jest często niechciana ciąża i tutaj zaczyna się w ogóle jazda. Przedstawiciele różnych organizacji mówią, że jest problem nawet na poziomie takim formalno-strukturalno-prawnym, to znaczy, że w zasadzie nie można nic zrobić. Tak jest. Znaczy, proszę powiedzieć, dwa problemy, bo w ogóle problem zdrowia i choroby lekarza dla osób w kryzysie bezdomności jest wielką epopeją wręcz. Są już takie organizacje jak Przystań Medyczna w Krakowie, które właśnie stricte zajmują się taką pomocą. No dlatego, że najczęściej osoba w kryzysie bezdomności nie ma tego ubezpieczenia, więc nie pójdzie sobie do przychodni. Poza tym ten wstyd, o którym już kilkakrotnie mówiliśmy, też powoduje, że jest jej po prostu niezręcznie. Może prosić taką czuje się taka... Często przecież wyrzucamy tak naprawdę osoby w kryzysie z autobusu nawet, jak z nami jadą, bo coś nam się nie podoba. To co dopiero w przychodni, w jakiejś poczekalni, nawet jakby to ubezpieczenie, prawda, miała. Więc te osoby nie chodzą też do przychodni, one nie lubią być zabierane na przykład przez pogotowie wcale. Jeżeli nie ma zagrożenia życia, to bardzo często jest tak, że osoby w kryzysie odmawiają pojechania do szpitala, bo one się tam nie czują dobrze. Więc na przykład właśnie Mateusz Gajda z Przystani Medycznej zauważył ten problem, i zaczął się zajmować właśnie takim leczeniem osób w kryzysie w konkretnych punktach w Krakowie na Plantach. 2 razy w tygodniu przyjeżdża karetka i to są lekarze wolontariusze różnych specjalizacji, często pielęgniarki, ale też osoby takie po prostu, które mają chęć pomocy. Więc taką pomoc uzyskują, to się rozwija. Oczywiście Warszawa też ma takie punkty i coraz więcej miast patrzy w tym kierunku, bo jest to oczywiście wielki problem. Przywołałaś tutaj panią Madalińską, która też w przychodni dla osób bezdomnych z Lekarzy Nadziei pracuje, gdzie też do przychodni mogą przyjść osoby i często po prostu z kimś porozmawiać, jak człowiek z człowiekiem. Natomiast drugą odrębną
ogromnym problemem w takim kontekście, że jest to przerażające, natomiast to nie jest jakiś nagminny problem. Ja go poruszam, bo akurat tak się złożyło, że kilka streetworkerek opowiadało mi, że spotkało się właśnie z taką trudną sytuacją jak ciąża na ulicy. Często po prostu kobiety, które po różnych ośrodkach trafiają na jakiś krótki okres na ulicę i zachodzą w ciążę, czy z gwałtu, czy jakby też po prostu z własnej woli, że tak powiem, czy może niekoniecznie planowaną, no ale oczywiście nie zawsze w wyniku gwałtu, trafiają szybko dość do domów samotnej matki i tam czekają do rozwiązania. Natomiast oczywiście jest gro kobiet, które są niestety uzależnione, więc do tego domu samotnej matki niestety nie pójdą, dopóki tych używek nie odstawią. A jeżeli kobieta, nie wiem, jest 10 lat na ulicy i na tej ulicy przez 10 lat pije, a więc jest głęboko uzależniona, to wymaganie od niej, żeby z dnia na dzień rzuciła alkohol, narkotyki czy jakieś inne jeszcze używki, jest hipokryzją tak naprawdę, dlatego że no nie oczekujemy, że wysoko funkcjonujący alkoholik, który jest prezesem banku czy menadżerem, jutro przestanie pić, ponieważ ktoś mu powie, że to mu szkodzi. A oczekujemy tego od osoby w kryzysie bezdomności. Oczywiście, że dobrze by było, żeby ona przestała pić od razu, jak się dowie, że jest w ciąży, ale czasami nie jest to możliwe. No i teraz nie ma żadnych programów, które pracowałyby stricte z taką kobietą. Czyli krok po kroczku pracowałyby nad tym, żeby, nie wiem, jednak spróbowała jeden, drugi, trzeci raz, żeby było takie mieszkanie dla kobiet w ciąży, bo jest taki program Housing First, o którym też może uda nam się chwilkę powiedzieć, gdzie właśnie tym pierwszym, najważniejszym punktem pomocy jest to mieszkanie. I w tym mieszkaniu pracuje się nad całym szeregiem innych problemów takiej osoby. Bo osoba w kryzysie bezdomności to jest osoba, która ma gro różnego innego typu problemów. Ten kryzys to jest jakby takie, powiedzmy, podsumowanie. Jeden z wielu problemów, ale taki najbardziej widoczny być może. I to jest bardzo ważny element. Czytając twoją książkę i czytając opowieści bohaterek i czytając też opowieści tych, którzy zajmują się pomocą, doszedłem do wniosku, że to jest książka także o oczekiwaniach. Mimo tego, że piszesz o niewidzialnych, to my mamy wobec tych niewidzialnych oczekiwania. Nawet jeżeli chcesz, nie wiem, spać w noclegowni, to musisz się ogarnąć i przez tych kilkadziesiąt godzin być, czy kilkanaście godzin być trzeźwa i zachowywać się zgodnie z regułami. A jak powiedziałaś wcześniej, i to też jest w tej książce, i to na przykład uświadomiła mi też Zupa na plantach, czyli akurat akcja, o której nie piszesz, ale funkcjonująca od jakiegoś czasu w Krakowie, ogromna akcja pomocowa. Twórcy Zupy na plantach, w tym Piotrek Żyłka, mówią jasno, my nie mamy warunków wstępnych. Możesz przyjść, wziąć sobie zupę, zjeść, porozmawiać z nami i podziękować, ale wcale nie musisz. To znaczy, my nie pytamy się, czy jesteś trzeźwy, czy pijany, bo tylko w ten sposób, bez oczekiwań, jesteśmy w stanie jakoś próbować ze sobą nawiązać relacje, bo jak rozumiem, kiedy mamy oczekiwania, to w tych osobach w kryzysie bezdomności może znowu, i wracamy do słowa wstyd, pogłębiać się poczucie wstydu. Tak, to jest właśnie to, co bardzo często powtarzają mi streetworkerki, streetworkerzy, że oni musieli się, to jest bardzo obciążająca praca, ale trzeba mieć też pewną, wydaje mi się, osobowość do tego, czyli właśnie ten brak oczekiwań, bo to padało między słowami trochę, że my mamy takie oczekiwania, że no skoro dajemy tak dużo z siebie, skoro komuś tak bardzo pomagamy, staramy się być pod telefonem, jak ona dzwoni, żeby wesprzeć, żeby na przykład właśnie wróciła z odwyku, żeby nie zapiła i tak dalej, no to ta osoba powinna być nam wdzięczna, ona powinna powiedzieć dziękuję, chcieć bardziej się starać, a ona tego nie robi. I dlaczego? No właśnie przy takiej pracy nie można mieć oczekiwań. Dajemy z siebie tyle, ile możemy. Proponujemy według pewnych standardów najlepsze rozwiązanie, jakie my znamy, pracując z osobą w kryzysie bezdomności, ale ona nie musi z niego skorzystać. To nie musi być w tym momencie jej życia rozwiązanie, na które ona też jest gotowa. No i najtrudniejsze jest w tym, żeby się nagle nie obrazić, nie odwrócić napięcie, tylko powiedzieć, dobrze, to ja teraz zrobiłam, co mogłam i muszę dać teraz przestrzeń i czas tej osobie i za jakiś czas na przykład z tą samą propozycją, nie, powrócić albo zapytać ją, a jakiej ty pomocy teraz potrzebujesz, na co ty jesteś gotowa. I to jest takie najtrudniejsze w tej pracy i dlatego właśnie tak
dobrze, cieszę się, że zauważyłeś, że takimi cichymi bohaterkami i bohaterami tej książki są też osoby pomagające, bo to dla mnie było bardzo ważne, bo to były moje przewodniczki, to byli moi przewodnicy po tym świecie osób w kryzysie i to są osoby bardzo ważne, które właśnie nie mają szansy opowiadać o tym, jak wygląda ich codzienna praca, co można byłoby zmienić, czego oni oczekują od ministerstwa, bo to jest problem, który od 89 roku w zasadzie się nie zmienia. My mamy wciąż w Polsce, według oficjalnych oczywiście statystyk, ponad 30 tysięcy osób w kryzysie bezdomności. A żyjemy w kraju, który jest, abstrahując od wszystkich problemów społeczno-politycznych, jednak krajem, w którym no, ludzie nie umierają z głodu, przynajmniej teoretycznie na ulicy, tak. Gdzie ludziom się jako tako żyje, nieporównywalnie do krajów, gdzie toczy się wojna, czy gdzie jest ogromna katastrofa humanitarna, prawda? Z wysokim współczynnikiem polityki prorodzinnej. Tak, tak. Więc jednak to jest problem, który trwa. A osoby, z którymi ja rozmawiałam, mają jakieś swoje pomysły i rozwiązania, które jeszcze nie zostały wdrożone. Natomiast problem leży w tym, że no niestety, ale dla ministerstwa, które powinno się zajmować, bo to jest według w ogóle sensu istnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jakieś tam zadanie walki z problemem, kryzysem bezdomności, wydaje się nieważne, bo tak naprawdę choćby to liczenie, które oni zaproponowali, liczenie osób w kryzysie bezdomności, które miało się odbywać co 2 lata, już samo w sobie jest trochę wątpliwe, o czym mówili i zgłaszali to ludzie, którzy znają się na tym temacie, czyli że dlaczego to zawsze jest robione w nocy, zimą. No, statystyki są trochę lepsze, że nie ma tyle osób w kryzysie bezdomności ulicznej, no bo zimą te osoby będą szukały tego dachu nad głową choćby w tej noclegowni, czy tak. Właśnie na jakiś czas schronisku. Więc lepiej nam statystyki wychodzą, że jest mniejsza bezdomność uliczna, no i że wszyscy są w placówkach. A tych placówek jest mniej więcej połowę w stosunku do tego, ile jest obecnie oficjalnie osób w kryzysie bezdomności. Więc no kuleje ten cały system zaproponowany przez ministerstwo, a osoby, które mają jakieś pomysły, mam wrażenie, oczywiście jest jakaś tam współpraca cały czas z ministerstwem, ale w mojej perspektywie po 2 latach pisania tej książki, rozmów z tymi osobami, no nie jest to wystarczające i te osoby nie są słuchane ani przez ministerstwo, ani nie są tak naprawdę no, zapraszane w jakieś miejsca publiczne, czy do jakiejś publicznej debaty, bo to jest temat nieprzyjemny społecznie. My wcale nie chcemy rozmawiać o kryzysie bezdomności, bo nam się wydaje, że to nie jest nasz problem, ale jest to problem społeczny nas wszystkich, bo tak naprawdę my mamy ludzi, którzy się poświęcili, żeby go rozwiązać, ale odpowiedzialność za to, że mamy kryzys bezdomności, że ponad 30 tysięcy osób jest bezdomnych, to jest jakby odpowiedzialność nas wszystkich jako społeczeństwa. Ja tam zresztą cytuję jednego z amerykańskich twórców programu Housing First, który właśnie mówi, że jak bardzo my jako ludzie musieliśmy wyłączyć empatię i emocje, żeby przejść obojętnie obok osoby, która leży na ulicy. Mhm. Która nie wiadomo, co się z nią dzieje, prawda? Program, o którym mówisz i który powraca, to jest program, który trochę, jak rozumiem, odwraca porządek rzeczy, bo jest system polski, tak zwany schodkowy czy drabinkowy. Jakbyś mogła krótko 2 zdania o nim powiedzieć. Tak, u nas to działa na takiej zasadzie, że mamy, jak powiedziałeś, tę drabinkę, czyli ogrzewalnie, czyli jesienią, zimą, w tych najzimniejszych miesiącach osoby w kryzysie, które są pod wpływem alkoholu, używek, mogą przebywać przez noc, od nocnych godzin do godzin porannych. Tam jest miejsce siedzące i jakieś raczej krzesło. Potem mamy noclegownię, która działa w zasadzie tak samo, ale tam już trzeźwość jest nakazana, no i mamy jakieś tam łóżko, powiedzmy. Czasami jest to też jeden ciepły posiłek, ale nie zawsze. Wszystko zależy od miasta, od tego, kto prowadzi taką noclegownię i tak dalej. Trzeci zaś stopień to jest schronisko dla osób w kryzysie bezdomności, czyli takie miejsce, gdzie osoby w kryzysie mogą przebywać jakby na stałe. 24 godziny na dobę, tam jest zapewniony właśnie ciepły posiłek, jeden, ale w ogóle 3 posiłki. One tam mają swój pokój, natomiast w tym pokoju jest no, najczęściej w Polsce od 4 do 6, a nawet 8 osób. Oczywiście też w zależności od miasta, organizacji i tak dalej. No i na końcu tej drabinki jest to upragnione mieszkanie socjalne, komunalne, na które w Polsce czeka się przy dobrych układach i mniejszym mieście, no przynajmniej z 5-6 lat,
albo nawet i kilkanaście. Są jeszcze tak zwane mieszkania treningowe, tak się to tak, nazywa. To pomiędzy działa, i to jest już coś naprawdę ekstra, że tak powiem kolokwialnie, czyli jeżeli schroniska mają na przykład umowę z miastem, czy z jakimiś innymi organizacjami, no to mamy mieszkanie treningowe, chronione, różna nazwa, ale podobna funkcja, czyli takie przejściowe, czyli między schroniskiem, a tym mieszkaniem już komunalnym, mamy takie mieszkania, w którym osoby mają to przejście, bo bardzo często o dziwo, te moje bohaterki, kiedy je pytam, już oczekują na to swoje mieszkanie właśnie komunalne, mówią o tym, jak są samotne, a często są to osoby w średnim wieku czy kobiety starsze, że one trochę boją się wyjść z tego schroniska, bo one przebywały tam na przykład 6, 8, 10, 12 lat, bo nie ma żadnego terminu przebywania w schronisku. Tam można być do śmierci. Albo potem przychodzi się na przykład do DPS-u, kiedy nie jest się już osobą samodzielną. Że one się trochę boją nagle być same w mieszkaniu, bo przebywały w miejscu, gdzie było dużo ludzi, gdzie często zawarły jakieś przyjaźnie, gdzie była pomoc ze strony opiekunek, opiekunów. I właśnie to mieszkanie treningowe jest czymś pomiędzy, gdzie ta osoba trochę się ma usamodzielnić, ma trochę nabyte jakieś umiejętności w schronisku, o ile tam były jakieś zajęcia, bo to też nie jest norma, bo w takich schroniskach, które są przez państwo prowadzone, nie ma tam obowiązku zbyt dużej ilości zajęć, powrotu, pomagających w powrocie na rynek pracy, czy w zarządzaniu budżetem. To są ekstra zajęcia. I na przykład w Zabrzu jest takie świetne schronisko dla kobiet, gdzie bardzo się o to dba. Natomiast one też świetnie sobie tutaj radzą, jeśli chodzi o dofinansowania właśnie poza ministerstwem, też w Unii Europejskiej, z funduszy europejskich i tak dalej. W Zabrzu 2 lata, to jest ten taki średni pobyt kobiet w schronisku, 2 lata w mieszkaniu treningowym i one potem idą już do takiego własnego mieszkania komunalnego albo już je wynajmują, bo one bardzo mocno, jest duża praca z tymi kobietami, żeby wróciły na rynek pracy, żeby one już miały pracę, więc dochód, a więc stać je na wynajem, tak? Także tak to działa i jest housing first, które jest zupełnie które jest odwrotne. Czyli najpierw dom. To odwrócenie tej piramidy jest zasadne z tego powodu, że osoby, które są w kryzysie bezdomności ulicznej przez dłuższy czas, też zapominają, czym jest taka organizacja mikrospołeczna, jaką jest dom. I żeby to przywrócić, tak naprawdę trzeba odwrócić piramidę, tak to zrozumiałem. A to ciekawe, co mówisz. Fajnie, że w ten sposób na to spojrzałeś. Mm. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że ktoś w ten sposób spojrzał na program. I ja zwracam też uwagę na to, że jakby właśnie osoby w kryzysie bezdomności ulicznej, my tak chętnie po pierwsze każemy im przestać natychmiast pić, żeby mogły iść do tego schroniska, no ale załóżmy, że nawet tak się wydarzy i że to jest taka jakaś świetna droga, to jeszcze dodajmy do tego, czy my byśmy tak bardzo pragnęli iść do miejsca, gdzie mamy 6 obcych czy tam 5 obcych osób w pokoju i gdzie musimy funkcjonować w jakichś narzuconych regułach. Przecież nie każdy dobrze funkcjonuje w takim miejscu. To trochę takie kolonie dla dorosłych. Czy my byśmy naprawdę chcieli 10 lat żyć na takich koloniach dla dorosłych i nie mieć odrobiny intymności? Więc jakby schronisko też jest takim miejscem, gdzie nie każdy musi się dobrze czuć, prawda? Stąd ten housing first też zyskuje tutaj, że to jest ten kawałek miejsca. To tak jak mówisz, to jest trochę takie przywrócenie do tego, czym jest dom, jak zorganizować się wokół tej najmniejszej komórki społecznej, ale jest to też miejsce, gdzie po prostu pracujemy ze sobą nad innymi problemami, które często doprowadziły ją też do tego kryzysu bezdomności. Czyli tu już nie wymagamy, że musi być ta trzeźwość i tak dalej, tylko ta osoba uzależniona może trafić do tego mieszkania. Bardzo często do mieszkań w programie Housing First trafiają też osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo jeżeli chodzi o kobiety, powiedziałabym, że to jest pierwszy i największy problem. Nie alkohol, nie uzależnienie, ale właśnie zaburzenia psychiczne. I do programu Housing First trafi więc osoba z uzależnieniem bądź zaburzeniami i tam grupa specjalistów będzie z nią pracować, bo to nie jest tak, że ta osoba zostaje sama tam zostawiona, tylko cały czas jest z nią praca. Ona ma swoją asystentkę, asystenta, który jest na bieżąco z nią w kontakcie codziennie czy kilka razy w tygodniu i umawia się na to, na co ta osoba potrzebuje. I ona też wraca trochę do właśnie, jak ty powiedziałeś, do tej komórki społecznej, też sąsiedzkiej, bo ja rozmawiałam z jedną bohaterką w Warszawie, która w tym programie była kilka miesięcy, kiedy rozmawiałyśmy. Co mnie bardzo uderzyło w tej rozmowie, to było to, że ona powiedziała, że ona się tam poczuła dobrze, kiedy sąsiedzi zaczęli jej mówić dzień dobry. Albo przez przypadek ktoś do niej zadzwonił i tak poznała sąsiadkę z góry i nie wiem, pies wszedł do jej domu, obwąchał, ta sąsiadka zajrzała i ona się tak poczuła normalnie.
I to jest coś, co jest dla nas gdzieś tam zwyczajne, co nam nie przemknie przez głowę. A dla niej to była rzecz, na którą, która musiała być tak ważna, że ona to powiedziała do mnie w pierwszej kolejności, że ona to zwróciła uwagę, która też ze mną została. Więc jakby ten powrót do tego, żeby być częścią tego społeczeństwa jest naprawdę bardzo ważny dla tych osób. A jeżeli mam powiedzieć tak bardziej praktycznie dla wszystkich tych osób, które uważają, no dlaczego osobom w kryzysie bezdomności rozdawać mieszkania, kiedy my mamy problem? Dla młodych małżeństw z dziećmi. I oczywiście, że mamy. I ja tego absolutnie nie zaprzeczam, że to jest problem i że to jest źle odbierane społecznie, bo taki jest kłopot z wynajmem czy z kredytem i zakupem swojego mieszkania ogólnie dla ludzi. Natomiast my jako społeczeństwo bardzo dużo na tym zyskujemy. Z praktycznych kwestii, na przykład przecież nasze podatki idą na te wszystkie schroniska, noclegownie, ogrzewanie i tak dalej. A kiedy my wyprowadzimy osobę z kryzysu, kiedy ona wróci do społeczeństwa, wróci do pracy i zacznie sama na siebie zarabiać, to przecież ona opuści to mieszkanie i zacznie, no nie wiem, czy wróci do rodziny, czy sobie coś wynajmie. I w ten sposób odzyskujemy człowieka, dajemy mu drugie życie, wspieramy go w ten sposób, no ale też jakby no z takich względów praktycznych no przestajemy wydawać na pomoc osobom, które określamy właśnie jako jakoś nieporadne życiowo, bo my raz tutaj pomożemy i to jest w tej chwili sposób no na razie chyba najlepszy z tego, co mówią osoby, które zajmują się na co dzień kryzysem bezdomności, który sprawdził się w Europie Zachodniej i w Stanach, bo tam, no to już jest od wielu, wielu lat, w Stanach od lat 90. XX wieku, który pokazuje, że naprawdę jest wysoki odsetek sukcesu, czyli od 80% do 90% takich osób, które przeszły przez program Housing First, przez kilka lat funkcjonowały w mieszkaniu i w programie, wyszły na prostą tak zwaną. Usamodzielniły się, pracują, mają to swoje odzyskane czy też nowe życie, więc gdyby ten program funkcjonował wciąż i dłużej w Polsce, to też moglibyśmy mówić o takim dużym odsetku rozwiązania problemu bezdomności. Natomiast no, program jest na razie zawieszony. W 2021 roku było podsumowanie tego programu, on był w 3 miastach, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. Osoby, które koordynowały, ale też w ogóle w zasadzie to było takie zebranie w Gdańsku osób, które pomagają w wyjściu z kryzysu bezdomności, podsumowały sobie ten program, on dobrze rokował, natomiast to było kilka lat. No i oczywiście no, nie mamy funduszy, więc program na razie jest w zawieszeniu. Rozmawialiśmy o twoich bohaterkach i o tym, jak napisałaś książkę, a ja nie zapytałem cię jeszcze o wzrusz. Jak wzrusza, jak emocje. Czy były takie momenty, które były dla ciebie trudne emocjonalnie? Jak się tak, bo wiesz, no to jest jednak praca na bardzo trudnych ludzkich historiach. No tak, to jest takie pytanie, które jest tym najtrudniejszym. No oczywiście, że nie jestem pozbawiona emocji i to nie jest tak, że nie kosztowały mnie te rozmowy niczego emocjonalnie. Oczywiście, że tak, że kosztowały. No bo pierwsza rozmowa moja była z bohaterką, która opuściła dom przemocowy, męża alkoholika, który ją bił. Trafiła na ulicę ze względu na też trochę wielką miłość, bym powiedziała. I znów jest z partnerem przemocowym, który ją bije i ja to widzę. No i cóż ja jej mogę powiedzieć? No chciałabym jej powiedzieć, niech pani ucieka, niech się pani ratuje. No ale ja tam nie jestem w tej roli, jesteś prawda? Jesteś w roli tej, która ja jej tego nie słucha. Mogę powiedzieć. I też nie mam prawa jej tego powiedzieć. Bo jakie mam prawo mówić jej, co ona ma robić ze swoim życiem? Ona musi sama do tego dojść. Tyle osób, które jej pomagają przez ileś lat, jakby nie dały rady, żeby ją wyprowadzić z tego związku, żeby ona gdzieś tam spróbowała choć stanąć na własnych nogach, uniezależnić się od mężczyzny, jednego, drugiego, trzeciego, którego po drodze gdzieś tam spotkała, więc tym bardziej ja, osoba z zewnątrz, która dwa razy z nią rozmawiała, no nie będę jej tego życia układać. Ale oczywiście z każdą tą rozmową to była jakaś taka trudna dla mnie historia osobiście, którą jakoś tam przeżywałam pewnie potem po rozmowie, natomiast no, myślę, ta książka nie jest być o moich emocjach. No, ja ta wiem. Książka nie jest o dlatego tym, o że pytam. Poszła reporterka na ulicę i opowiada o Boże, jak jej było trudno. Ale ja cię pytam o to, co jest poza książką, bo wydaje mi się to takie ludzkie i prawdziwe, nie? Bo oczywiście tak, jako reporterka jesteś twarda i jesteś obserwatorką i też powierniczką historii na tej zasadzie, że ktoś ci opowiada i ty, tak jak powiedziałaś, w to wierzysz, ale na poziomie ludzkim. Ja na przykład miałem jako dziennikarz kilka razy takie historie, no, mniejsza z tym, czego dotyczyły, to były historie związane z sytuacjami wojennymi, że
mimo tego, że wiedziałem, że profesjonalizm w moim ujęciu wtedy, w tym czasie, gdzie byłem, w tym miejscu, wymagał ode mnie wysłuchania historii, to powstrzymywałem się, żeby wyciągnąć kartę do bankomatu i wypłacić wszystkie pieniądze, które mam, żeby tym ludziom pomóc i powiedzieć im, to róbcie, a tego nie róbcie i musicie zrobić to i to, żeby było wam lepiej, a właśnie przed tym musicie uciec, nie? No tak, bo to chciałoby się tak często zrobić czy powiedzieć, natomiast no... To nie można, jest jakaś ta bariera. Chyba tego nikomu nie mówiłam, no, to jak już tak pytasz, to ci powiem. W Krakowie, po tym jak byłam w Krakowie przez kilka dni, w ogóle książka się zaczyna od Krakowa, choć to nie było pierwsze miasto, w którym rozmawiałam z bohaterkami, to rzeczywiście część bohaterek mi się śniła. Niech nam się ta historia ułoży w taką historię, która ma początek, środek i koniec, czyli w nie najgorszą rozmowę podcastową. To ja też ci za jedno miejsce podziękuję, jak tak szczerze gadamy. Tym miejscem, które opisujesz, które zaskoczyło mnie sposobem organizacji, tak naprawdę wielopoziomową pomocą, jest miejsce, w którym bywam bardzo rzadko, a w którym się urodziłem i w którym spędziłem 19 prawie lat swojego życia i to jest Dąbrowa Górnicza, z której pochodzę. Pokazałaś mi to miasto z zupełnie innego pułapu i to, co mnie rzeczywiście zaskoczyło, to jest to, jak wiele musimy jeszcze zrobić w swoich głowach, bo walczy ta książka też z takimi stereotypami, że wyobrażam sobie, okej, Łódź to na pewno jest takie miejsce, gdzie ci bezdomni po prostu są w tysiącach i są wszędzie. Dąbrowa Górnicza jako także miejsce hutniczo-górnicze też ma wszystkie predyspozycje, by takim miejscem być. A ty piszesz o tym, że właśnie, no, a kuku, tak nie jest. To znaczy, nie jest. Dąbrowa fajnie sobie radzi, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemu bezdomności. Myślę, że tam też ciekawe jest to, że to MOPS prowadził streetworking, zresztą tak jak Łódź, bo to nie jest norma. Streetworkerki, streetworkerzy działają najczęściej w NGO-sach, rzadziej właśnie w MOPS-ach. A nawet udało się ich zatrudnić na etat, w sensie, że tak, to są... Co prawda jest to trudne, bo taki zawód nie istnieje w Polsce, nad czym też warto byłoby popracować pewnie, natomiast właśnie Dąbrowa i Łódź są fajnym przykładem. Bardzo dziękuję ci za spotkanie, nadal grzmi i nadal pada. Mam nadzieję, że te tematy, które poruszyliśmy, także dla Państwa będą ważne. Bardzo ci dziękuję, Sylwia. Dziękuję. Patronem tego odcinka Alfabetu Wojtusika było wydawnictwo Marginesy. Kobiety, których nie ma, bezdomność kobiet w Polsce. Sylwia Góra, wydawnictwo Marginesy, o tej książce rozmawialiśmy. Mnie nie byłoby i działalności Alfabetu Wojtusika bez potężnego wsparcia na różne sposoby patronów i patronek, bez kontaktu z nimi. To dzięki patronom i patronkom mogę wybierać takie miejsca jak na Częstochowa albo jakiekolwiek inne miejsce na spotkanie z autorami i rozmowę do kolejnego odcinka Alfabetu Wojtusika. Można pomysł Alfabet Wojtusika, projekt wspierać, zerknijcie na stronę patronite.pl w zakładkę Alfabet Wojtusika. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a patronom jak zwykle wielkie, wielkie dzięki za to, że jesteście i pomagacie.